Witajcie, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, Hyundai i40, 1.7 CRDI i oczywiście co? Zatarty silnik. No właśnie, skutki zatartego silnika są bardzo tragiczne. Zdarza się, że w CRDI nawet pękają wały. Niestety na to nie ma wpływu nikt, czy ktoś ma wpływ. No i tu chcę się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami. Jeżeli Wy macie jakiekolwiek inne, zapraszam oczywiście do komentarzy. Słuchajcie, ten silnik, o dziwo, smarowanie miał teoretycznie bardzo dobre. Widać to po panewkach głównych, które są jeszcze w oryginale niewymieniane. Są bardzo ładne. Nie widać, żeby tutaj pracowały jakiekolwiek opiłki. Natomiast silnik zatrzymał się na jednym korbowodzie, czyli na jednym tłoku się zatrzymał. Tu oczywiście panewka, której nie dało się zdemontować ładnie, trzeba było ją wyrwać. Ale nie do tego dzisiaj będę zmierzał, do analizy panewek. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. O dziwo, drugi Hyundai, w którym zatrzymały się pierścienie olejowe, co świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jakość oleju i interwały, czyli długie wymiany, w długim czasie wymiany oleju, spowodowały to, że pierścienie najnormalniej w życiu się zapiekły. Zobaczcie, tu mamy tłoka z drugiego cylindra, na którym pierścienie wszystkie elegancko się ruszają i pracują. To jest tłok oczywiście, na którym się silnik zatrzymał. Tak jak widzicie, korba jest koloru fioletowego, została przegrzana, obrócona, ona się kwalifikuje tylko i wyłącznie do wyrzucenia. Ale olej nie wybiera, który tłok ma zatrzeć, tylko po prostu tam, gdzie się któraś panewka podda. Natomiast zobaczcie, dziwnym trafem okazuje się, że jest to już kolejny przypadek, w którym pierścień olejowy został sklejony. No i ktoś by tutaj się przyczepił i powiedział, no pierścień olejowy, chłopie, przecież ma wpływ na to, że tylko nie zgarniał oleju. Okej, że nie zgarniał oleju, to zgoda. Ale co się stanie, jeżeli ten olej jest nie jest praktycznie rzecz biorąc zgarniany? Jeżeli nie jest zgarniany, to robi się błędne koło, które zaraz postaram się moimi spostrzeżeniami przytoczyć. Otóż tak, jeżeli olej nie został zebrany z powrotem do komory dolnej silnika, został na cylindrze, to najnormalniej w życiu on zostaje spalony przez silnik. Jeżeli zostaje spalony przez silnik, to w ten czas co się dzieje? Zaczyna gromadzić się nagar. Jeżeli zaczyna gromadzić się nagar, to dochodzi do odchyłek na przykład na powietrzu, czyli na przykład ilość powietrza zakładana do aktualnego jest niezgadzająca się, rośnie temperatura spalin, bo ilość tego powietrza się zmniejsza, kolektory się zabijają i tak dalej, i tak dalej. I do tego jeszcze nam dochodzi dodatkowo sytuacja taka, że bardzo często włącza się wypalanie DPF-a. No właśnie, wypalanie DPF-a jest to taka sytuacja bardzo często poruszana w sieci, w internetach i tak dalej. Internecie, bo w sumie jest jeden internet. Natomiast to jest taki temat nie do końca jeszcze rozprowadzony przez każdego. Natomiast gdybyśmy się tak skupili i tak, ten silnik miał na przykład wymianę oleju książkową. Książkowa oleju, wymiana przewidywała 30 tysięcy. No więc słuchajcie, jeżeli ktoś 30 tysięcy robi na oleju, to co z tego oleju jest? Jeżeli po 10 tysiącach olej wylewamy z silnika i on jest jak błoto, jest, czy powiedzmy jest woda, błoto się gromadzi na dole w silniku, no to w ten czas, jeżeli przemnożymy to razy 3, no to z tego oleju już nie zostało nic. Zero właściwości smarujących. Wręcz odwrotnie. Niszczące silnik.
Natomiast zdarza się czasem sytuacja taka, w rozmowie oczywiście z ludźmi, jak rozmawiam, że ktoś na przykład kupuje samochód nowy, no i tak, słuchaj, a ja się nie będę martwił, ja robię rocznie tam powiedzmy 5-6 tysięcy, przyjmijmy tutaj 5, mam 30 tysięcy na wymianę oleju, no to 6 lat mogę jeździć praktycznie rzecz biorąc, bo na tyle mi ten olej powinien wystarczyć. No bo rocznie, jeżeli robi 5 tysięcy, nie, przepraszam, nie 6. Coś przekręciłem? No tak, rocznie robi 5 tysięcy, czyli za 2 lata ma dopiero 10 tysięcy. Czyli praktycznie rzecz biorąc, po 2 latach, jeżeli przejechał dopiero 10 tysięcy, no to po 6 latach będzie miał 30. No i w ten czas z tego oleju już praktycznie rzecz biorąc nic nie zostanie. A dodatkowym atutem jest to, że olej przewidywany do takiego silnika jest 5W, czyli jest olejem bardzo rzadkim. I osobiście moje spostrzeżenie i praktyka jest taka, że ja osobiście wlewam do silnika, mimo że zalecenia nie są, żeby wlewać dziesiątkę do silnika, który ma DPF, ja wlewam dziesiątkę. Dlaczego? Dlatego, że silnik, który ma olej gorący, może inaczej. Jak weźmiecie na teścik olej piątkę, 5W, to olej już jest bardzo rzadki. Jeżeli ten olej podgrzejemy do temperatury 90 stopni, to on najnormalniej w życiu kapie sobie jak woda. A olej dziesiątkę nie do końca jest tak, jak ja w tym momencie jeszcze mówię, bo to są przybliżone granice. Więc taka dziesiątka po rozgrzaniu ma właściwości oleju piątki zimnego. Wiem, że tu się mogą posypać krytyki, ale niestety, taka jest prawda. Jeżeli z silnika weźmiemy olej dziesiątkę, który jest rozgrzany, to on będzie rzadziutki jak woda. No to wyobraźmy sobie, jaki jest olej piątka, jeżeli on na dzień dobry wlewamy go, już jest rzadziutki. To jest moje spostrzeżenie. Ja osobiście w silnikach, w których mam DPF-a, używam dziesiątkę. Oczywiście silniki dostają mocnego buta i nie dochodzi do czegoś takiego, oby nie doszło do zatarcia silnika. W każdym razie interwały nie 30 tysięcy, tylko 10 tysięcy. Pamiętajcie o pewnej kwestii. Wymiana oleju powinna być przy 10 tysiącach. Nie ma czegoś takiego i tym nie chcę krytykować firm, producentów, którzy robią oleje. Natomiast dla mnie osobiście jest to moje spostrzeżenie tylko i wyłącznie, więc żeby tutaj się nie odbiło jakimś negatywnym echem. Nie ma czegoś takiego jak long life. Long life silnika będzie wtedy, jeżeli będziemy wymieniali ten olej częściej, a jeżeli ten olej będziemy zmieniali rzadko, no to częściej będziemy zmieniali samochód ze względu na to, że będzie dochodziło do zatarcia silnika. Najnormalniej w życiu, jeżeli pierścienie olejowe w takim silniku się zatrzymają, no to najnormalniej w życiu ten olej zostanie wzięty do komory spalania, zostaje spalony, ten nagar się gromadzi, czyli te klapy, które wirowe są, one zostają narośnięte nagarem. Ten nagar gromadzi się na DPF-ie, gromadzi się w DPF-ie, na zaworze gier. I to wszystko się potem przyczynia do tego, że nasz silnik zaczyna się dusić, brać więcej paliwa, a więcej paliwa to są zwiększone temperatury na wydechu, czyli na układzie wydechowym. W ten czas podniesiona temperatura powoduje to, że ten DPF się częściej włącza do wypalenia. No i powoduje niestety takie, a nie inne skutki. Ja wiem, że krytyki się mogą posypać. Zobaczcie, próbuję ruszyć ten olejowy. Jego się tak łatwo nie da wyciągnąć. On jest najnormalniej w życiu wbity. I chyba nie będę go wydzierał, dlatego że będę chciał potraktować to... O, ruszył się. Nie jest źle. Ruszył się, ale jeszcze nie cały. W każdym razie zobaczcie, tutaj ładnie pierścień olejowy wyszedł. Możemy go przesuwać. A tu? No niestety nie. Może jakbyśmy go na siłę wyrwali, chociaż boję się, że pęknie, bo jest cieniutki. W każdym razie zobaczcie, to nie jest jakaś magia. Tylko najnormalniej w życiu on jest pierścieniem sklejonym. No, także już wiecie, długie wymiany oleju, krótkie dystanse,
Olej oczywiście, jeżeli ktoś wlewa piątkę, proponuję jeździć na piątce, jeździć na tym, co pan producent przewiduje, żeby nie było, że ja wam coś tam powiedziałem i wy to tak zrobicie. Także nie traktujcie tego jak poradnik, natomiast wyciągnijcie sobie wnioski dla siebie, czy warto jest oszczędzać na oleju, bo pamiętajcie, rzadka zmiana oleju, nawet byle jakiego, nie spowoduje takich skutków jak częsta zmiana. I odwrotnie, nie? Bo generalnie rzecz jest jaka, jeżeli ten olej będziemy wymieniali bardzo rzadko, to cały ten muł, cały ten szlam zgromadzi się na dnie silnika, a jeżeli on będzie zmieniany często, no to niestety, czy stety, wypłynie wszystko na zewnątrz. Także widzicie, pierścienie spowodowały bardzo tragiczne skutki, wał się zatrzymał, niestety wał do regeneracji i koszty. Bo praktycznie rzecz biorąc, czy to jest silnik 1.7, czy to będzie 1.1, one się różnią pod zespołami praktycznie rzecz biorąc wcale, bo jest tylko dołożony 1.4 cylinder, ewentualnie skoki i tak dalej, nie? Dobra, jeżeli komuś to się przydała taka informacja, no to łapeczkę w górę. Jak będą krytyki, no to oczywiście będę odpowiadał, jak tylko będę mógł. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.